Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, tajemnica Boga w trzech osobach. Potem rzekł Bóg, uczynimy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 26 wiersz. Zrozumienie działania natchnienia, choć ważne, jest jedynie środkiem do celu, a celem jest poznanie Boga. Głębokie zrozumienie tego, jak napisana została Biblia, czy nawet zrozumienie prawd objawionych w niej, nie znaczyłoby nic, gdybyśmy nie poznali Najwyższego. Jedną z cech Boga, które Pismo Święte wyraźnie podkreśla, jest Jego jedność. Przeczytaj wersety 5 Mojżeszowa, Ewangelia Marka, jak ważna prawda jest zawarta w tych wersetach. 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, werset 4. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 29 werset. Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Biblijne określenie jedności Boga wyklucza wszelkie przypuszczenia o wielości bóstw. Istnieje tylko jeden Bóg. Jednak pełen obraz, jaki uzyskujemy z Pisma Świętego, ukazuje nam, iż w tej jedności występuje wewnętrzna złożoność. Przeczytaj pierwszą Mojżeszową, Ewangelię Jana, List do Koryntian, Ewangelię Mateusza. Jak te wersety wyjaśniają wewnętrzną rzeczywistość Boga. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 26 werset. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział i werset 22. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. 11 rozdział. Werset 7. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich języki, aby nikt nie zrozumiał języka drugiego. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I rozdział 20 Ewangelii Jana i werset 28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Pierwszy, drugi list do Koryntian, rozdział 13 i werset 13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. I Ewangelia Mateusza, 28 rozdział i werset 19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Starotestamentowe sugestie wielości osób uchylają rąbka tajemnicy, jaką jest wewnętrzna istota Boga. Gdy połączymy je z wyraźnymi nowotestamentowymi stwierdzeniami o Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym, zaczynamy sobie uświadamiać, iż w naturze Boga jest wiele elementów, których nie rozumiemy w pełni i przypuszczalnie nigdy do końca nie zrozumiemy. Trójjedyny aspekt Boga jest tajemnicą jedną z wielu, których wyjaśnienia nie powinniśmy się spodziewać. Informacje, jakie Biblia podaje o Najwyższym, w tym także o Jego złożoności w jedności, nie są nam dane w celu wywołania filozoficznego spekulacji, ale po to, byśmy pojęli działanie Boga, zwłaszcza Jego odkupieńcze dzieło dokonania dla nas w ramach wielkiego boju i w celu Jego ostatecznego zakończenia. Kto z nas nie zadaje wiele pytań, na które tylko Pan zna odpowiedzi? Jak możemy się nauczyć ufać Bogu, póki nie przyjdzie czas, gdy odpowiedzi zostaną nam udzielone? Dziękuję.